Witamy w wiadomościach futbolowej Ligi 6, witamy z Ligi C1, witamy po 12 tygodniu rozgrywek, a więc już tylko tydzień pozostał do zakończenia rozgrywek. Poznaliśmy mistrza w minionym tygodniu, natomiast nie na boisku, a przed komputerami świętowali zawodnicy Denico Design. Po raz kolejny mistrzostwo. Tak, stało się tak za sprawą zwycięstwa Delty Squad nad Zilem. To dosyć niespodziewana wygrana Delty. Zil przez tą przegraną nie może być ciągle pewny drugiego miejsca w tabeli, natomiast Delta Squad zachowuje szansę na utrzymanie, do bezpiecznych miejsc traci tylko dwa punkty, tak więc wszystko będzie się ważyło w ostatniej kolejce. No i Delta Squad, mecz wyrównany 6-5. Delta wiele takich meczy w tym sezonie notowała, gdzieś tam wyrównanych, często brakowało czegoś, jakoś elementu do wygranych. Teraz okazało się, że zwyciężyć się udało. No i tak jak mówiliśmy, Delta w ostatniej kolejce będzie walczyła o utrzymanie. Inter przegrywa, tak jak Zil, ważny mecz dla siebie, przegrywa z RKS i to dość wyraźnie przegrywa. Tak, no i mówiliśmy o tym, że Delta traci dwa punkty do bezpiecznego miejsca, no i tuż nad strefą spadkową właśnie Inter się znalazł niespodziewanie. Zespół typowany do miejsc czołowych, okazuje się, że może nawet z Ligi C spaść i znaleźć się w strefie spadkowej. Natomiast RKS wydaje się, że po słabym początku, nawet w słabszym sezonie, bo nieraz mówiliśmy, że ta drużyna przegrywała, pokazując taki niemrawy trochę styl, okazuje się, że wyśrubowali się na czwarte miejsce. Bilans bramkowy pokazuje -2, że nie był to aż tak dobry sezon z punktu widzenia może gry i wyników w poszczególnych spotkaniach, natomiast suma summarum dokładnie. RKS jest na czwartym miejscu, a więc ten sezon musimy oceniać pozytywnie. Jako Beniaminek przypomnijmy, zespół ponownie przegrał, można powiedzieć, rywalizację z Denico Design. Tutaj pamiętamy, że ten zespół też w poprzednim sezonie widzę D2 rywalizował. Wicemistrz Ligi D1 też okazał się lepszy, jak i Pawino. Natomiast z tymi zespołami, które zostały, powiedzmy... Za dużo tych remisów. Tak, no za dużo, ale i tak, czwarte miejsce to jest dla RKS-u naprawdę, wydaje się, dobry wynik. Mówiliśmy o ekipie Wino, ona wygrała swój mecz z Ospi Vones. Nie było to łatwe spotkanie, ale dzięki temu zwycięstwu do Zilu, który, tak jak wspomnieliśmy, przegrał, zbliżyła się ekipa Wino na jeden punkt. No i tak jak walka o utrzymanie będzie się rozstrzygać w ostatniej kolejce, także też kwestia srebrnych medali. Tutaj walka pomiędzy Zilem i ekipą Wino będzie się rozstrzygać. Natomiast Ospi Vones spadli z ligi przez tą porażkę. Znowu niezły mecz z faworytem, ale znowu przegrany. Valpociano wygrywa z UBS-em i umacnia się na 7 pozycji. No i też co ciekawe, mówiliśmy, że RKS po taki miał słabszy sezon, a i tak wyśrubował ten swój wynik na 4 pozycję. Tak, Pastuchy są na 6 miejscu, a jeszcze nie tak dawno były w strefie spadkowej. No tak, zaczęły sezon słabo, miał obok UBS-u, to była długi czas jedyny obok UBS-u zespół, który nie miał zwycięstwa na koncie, natomiast druga faza sezonu zdecydowanie bardziej udana. Valpociano wygrało swój mecz, ma 16 punktów, ale to też nad strefą spadkową są tylko 3 punkty przewagi, więc może się zdarzyć tak, że Delta, Valpociano i FC po staremu będą miały 16 punktów, no i wtedy będzie wchodziła w grę mała tabela. No ile ta mała tabela będzie istotna, o ile Lewos Desperados, którzy właśnie z Pastuchami przegrali, no tutaj powiedzmy, że wygraliby swój ostatni mecz z Portą Kraków. No a Porta też bardzo ładnie kończy sezon, bardzo ładnie kończyłaby sezon, gdyby dowiozła zwycięstwo do końca, ale dało sobie w ostatnim minutach wyżyć. Tak, no to jest mecz jeden z tych kluczowych w końcowej fazie sezonu. Wiemy już, że Porta się nie utrzyma w Lidze C właśnie przez porażkę z FC po staremu. Gdyby Porta ten mecz wygrała, no to sytuacja byłaby jeszcze bardziej zagmatwana, bo miałaby wtedy 13 punktów, czyli tyle samo co Delta Squad, tyle samo miałby FC po staremu. No i te zespoły też traciłyby tylko 2 punkty do Desperados i Interu. No ale tak się nie stało, FC po staremu wygrało. No i na ten moment jest w niezłej pozycji przed ostatnią kolejką. Wystarczy zremisować z Deltą Squad. W ogóle w kolejnym tygodniu ciekawe mecze. Delta Squad, FC po staremu, spotkanie klucz, jeśli chodzi o utrzymanie widzę. No i też spotkanie klucz, jeśli chodzi o emocje, tak naprawdę wydaje się w kolejnych spotkaniach, bo jeśli Delta wygra, no to wtedy na musiku będzie Nuevo Desperados, będzie Inter. Te zespoły będą musiały punktować w ostatnich meczach sezonu. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Zil gra z Interem, ekipa Wino z Husarią. Wydaje się, że
tutaj raczej faworyci powinni zwyciężać, no ale tak jak mówiliśmy, Inter może mieć nóż na gardle w meczu z Lillem. No i wtedy dla Zilu może być to ciężka przeprawa. Na mistrzem ligi, tak jak powiedziałem na początku, tutaj Deniko. Co prawda zdobyli mistrza przed komputerami. Natomiast na boisku potwierdzili... Świętowali, na boisku świętowali, tak. Rozstrzelali Husarię, która na początku w osłabionym składzie. No ale 16-3, kolejna dwucyfrówka Deniko, tak więc... Tytuł trafił w dobre ręce, zresztą różnica 7 punktów nad wiceliderem, no to pokazuje, że zobaczymy, jak będzie radzić sobie ta drużyna w Lidze B. Zobaczmy na 6 tygodnia i do zobaczenia za tydzień już w ostatnim odcinku.